Miejski Klub Sportowy STP zajął pierwsze miejsce w kategorii generalnej w zawodach pływackich Puchar wszechstronności stylowej, jakie w miniony weekend odbyły się w Oświęcimiu. Na słupkach startowych zawodów stanęło blisko 400 zawodników z 33 klubów województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, lubelskiego, a także z Czech. Zawody były rozgrywane w poszczególnych kategoriach wiekowych od 10 do 13 latków. Miejski Klub Sportowy STP reprezentowała 10-osobowa grupa pływaków na szczególną uwagę Zasługują dwie zawodniczki szkoląca się pod okiem trenerki Joanny Paszka, dziesięcioletnia Milena Leśnik i zawodniczka trenera Jacka Michałowskiego Katarzyna Kuźma. Obie w swoich startach nie dały żadnych szans konkurencji. Za każdym razem nie tylko stając na najwyższych stopniach podium, ale i pobijając własne rekordy życiowe. Łącznie Milenia i Kasia zdobyły 10 złotych krążków. Kolejne medale dla STP, tym razem brązowe, zdobyły Anna Brońska i Zosia Kamińska. Już w kolejny weekend na oświęcimskiej pływalni będzie mieć miejsce Grand Prix Małopolski. Tu o medale powalczą zawodnicy 14-letni i starsi. Zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego STP trenują na co dzień na pływalni Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.